Witam serdecznie w dzisiejszym porannym odcinku. Tematem przewodnim tego wpisu będzie to, czy 100% wzrostu da korektę spadkową. Zachęcam jeszcze raz na samym początku, żeby subskrybować kanał, dodawać komentarze i lajkować wpisy, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ostatnich dwóch dniach pokazywałem ciekawe wykresy. Pierwszy wskazywał na to, że wygasanie miesięcznych instrumentów pochodnych daje presję na korekty spadkowe na indeksach giełdowych. Drugi ciekawy wykres informował, informował nas o tym, że mamy do czynienia ze stuprocentowym odbiciem od dna w marcu 2020 roku, jako taka ciekawostka statystyczna. I co się okazuje? Ponieważ wykres ten, który widzicie państwo, czyli wykres e, długoterminowy informuje nas, że na przestrzeni ostatnich 20 lat każdy wzrost indeksu S&P o 100% lub w okolicach 100% wywoływał gwałtowną korektę spadkową, bądź jakąś większą korektę spadkową na indeksie giełdowym i Mając na uwadze fakt, że właśnie w tym tygodniu sięgnęliśmy takiego no, wzrostu odbicia o 100% od dna w marcu 2020 roku, naturalnym staje się pytanie, czy właśnie teraz te spadkowe odbicie, które obserwujemy od dwóch dni, przerodzi się w jakąś większą korektę spadkową, bądź większy impuls spadkowy, bądź też może w bessce. Na co sygnalizowałby. Na co, na co sygnalizowałaby statystyka. Na razie, jak zaraz będziemy śledzić zachowanie indeksu giełdowego, jest to wciąż bardzo intelektualna spekulacja, natomiast nie jest ona podsta pozbawiona podstaw. Te wykresy, ta statystyka, moim zdaniem zwiększa szansę na to, że będziemy świadkami jakiejś większej korekty spadkowej, bądź też. Co najmniej spełni się ta statystyka, którą opisywałem podczas, pierwszej, podczas pierwszego wpisu w tym miesiącu, sygnalizująca, że sierpień i wrzesień to są najgorsze miesiące statystycznie w roku dla akcji na indeksach europejskich. Być może tak będzie, ale tutaj technika gra bardzo wielką rolę, ponieważ pamiętajmy o tym także, że w hoście liczy się to, czy są przebijane. Najbliższe wsparcia, czy są przybijane wsparcia, a nie to, czy są pokonywane opory. Więc na razie, jak widzicie Państwo na wykresie, do czasu utrzymania nad poziomem 4360 na indeksie SP, scenariusze wzrostowe są absolutnie faworyzowane. Tutaj także te wsparcie jest wzmacniane przez wielomiesięczną linię trendu wzrostowego i do czasu utrzymania nad tym poziomem już praw wzrostowe są faworyzowane i cały czas zakładam, że jednak te wzrosty będą miały miejsce. A co wywołało wczoraj tą korektę spadkową? Informacje o tym w minutkach Fedu, że większość członków Fedu obstawia, żeby już w tym roku rozpocząć taper, czyli proces normalizacji polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, żeby rozpocząć proces ograniczania skupu aktywów, który, jest, który pójdzie na pierwszy plan, jeżeli chodzi o zacieśnianie polityki monetarnej w, szerszy, w szerszym zakresie i to wywołało taką reakcję, jaką wywołało. Dodatkowo mamy potwierdzenie znaczenia górnej linii trendu wzrostowego, którą widzicie Państwo na wykresie i dzisiejsza sesja będzie Próbą odpowiedzi na pytanie, czy będzie szansa jednak na zanegowanie tych spadków, czy też te spadki się e, pogłębią. Zaczynamy od dzisiaj myśleć także o kształcie tygodniowej świecy, a na razie zaczyna ona faworyzować e, podaż. Dodatkowo e, istotne będzie to, jak zachowa się jutro e, indeks Hansen, który, jak pisałem, jak już mówiłem w ostatnich wpisach, jest bliski wygenerowania sygnałów sygnalizujących bessę na indeksie giełdowym, ponieważ przebicie poziomu 20%, a zbliżamy się i prawdopodobnie jutro będziemy testować ten, te, te okolice. Da nam odpowiedź na pytanie, czy indeksy w, w Azji rozpoczynają taką techniczną, większą korektę, która może się przedłużyć na średni, na długi termin. Jako, że jutrzejsza sesja zakończy tworzenie świecy tygodniowej na indeksie Hansen, myślę, że zamknięcie jutrzejszego dnia będzie miało kluczowe znaczenie dla perspektyw tego indeksu w najbliższym czasie, więc spodziewajmy się bardzo ożywionej. Yy, bardzo ożywionego handlu w okolicach 25 tysięcy punktów, co będzie miało także wpływ na wszystkie inne rynki finansowe. Natomiast spadki euro dolara oczywiście faworyzują indeks DAX i myślę, że yy, dzisiejsza sesja będzie testem odporności indeksu na, a, na a spadki w rejonie 15 800 punktów, który jest teraz kluczowym, ponieważ jeżeli ten, to wsparcie się obroni dzisiaj na, na zamknięciu dnia, to scenariusze prowzrostowe na indeksie DAX będą cały czas faworyzowane, i oczywiście pamiętajmy o silnej korelacji między DAXem a WIG-20, ponieważ hmm, teoretycznie powinniśmy być dzisiaj świadkami mocnej sesji spadkowej na indeksie WIG-20, chociaż przed chwilą pojawiła się bardzo ciekawa rekomendacja. JP Morgana dla KGHM-u, który sygnalizuje neutralny, który podnosi poziom oceny rekomendacji do poziomu neutralnego z ceną docelową 210 zł i może to stabilizować rynek, natomiast mm, teoretycznie dzisiaj powinniśmy być świadkami spadkowej sesji na, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale tutaj technika sygnalizuje, że do czasu utrzymania nad poziomem 2245 to scenariusze prowzrostowe także są wyraźnie i to zdecydowanie faworyzowane pomimo tego, że każdy spadek z tych poziomów oznaczałby odbicie od górnej bandy rocznego kanału wzrostowego, co widać na wykresie. Natomiast dzisiaj z Polski poznamy bardzo bardzo ważne dane makroekonomiczne, czyli twarde informacje z gospodarki o produkcji przemysłowej poznamy te dane o godzinie 10, jak widzicie Państwo odchylenie standardowe to jest 1,6% od poziomu 10,3 jako mediany, więc będziemy mieć tutaj zarysowany pewien, pewien zakres odczytów, które nie będą niespodzianką każdy odczyt, który będzie niespodzianką powinien być dyskontowany, ponieważ nie, nie jest w cenach i pozwoli nam także ocenić Jaka jest szansa na skalę dynamiki wzrostu PKB w trzecim kwartale, który właśnie się zaczął, który generalnie już trwa, ale dane są za lipiec, więc one odnoszą się do pierwszego miesiąca danego kwartału? Poznamy także dane o inflacji PPI, inflacja producentów. Tutaj im dane wyższe, tym większa presja na to, żeby w przyszłości potencjalnie wystąpiła podwyżka stóp w naszym kraju, bądź też ograniczanie skupu aktywów. A ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy dane o wskaźniku Fed Filadelfia. Te dane mają znaczenie, ponieważ odnoszą się do sierpnia. Są to najbardziej świeże, najbardziej bieżące dane makroekonomiczne, więc one dzisiaj powinny przykuć uwagę. No i oczywiście będziemy dyskontować wczorajsze słowa. Wczorajsze informacje z Minutek o tym, że większość członków Fedu opowiada się za tym, żeby w tym roku rozpocząć TAPER, czyli ograniczanie skupu aktywów, jako, jako początek procesu normalizacji polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, wczorajsze informacje z Minutek wywołały presję na amerykańskiego dolara. I co ciekawe, amerykański dolar. Z, z, zaczyna testować kluczowy, bardzo ważny, długoterminowy opór na swoim indeksie, i dzisiaj, jeżeli y, dałoby się zaobserwować wybicie nad em, te opory, które widzicie Państwo na wykresie to zmiana sytuacji długoterminowej amerykańskiego dolara byłaby tak znacząca i byłaby tak duża, że powinno to wywołać bardzo duże reperkusje w średnim i w długim terminie. Oczywiście oczekuję takiego ruchu, może jeszcze nie teraz, chociaż jestem generalnie zaskoczony, że amerykański dolar już teraz bez czekania na Jackson Hole zaczyna się umacniać, chociaż wiecie, znacie Państwo moje nastawienie od wielu tygodni, które jest zdecydowanie proamerykańską walutę, ale skala nie zaskakuje tego ruchu. I spodziewam się wybicia nad linię szyi, natomiast nie wiem, kiedy dokładnie ona nastąpi. Oczywiście, natomiast gdyby nastąpiła, to zmiana sytuacji technicznej amerykańskiego dolara była bardzo, ale to bardzo znacząca i powinna być trwała, powinna rzutować także na wszystkie inne rynki finansowe na całym świecie z powodu powiązania amerykańskiego dolara z różnymi innymi aktywami, o czym później. Natomiast wczorajsze minutki Fedu nie wywołały jakiejś większej zmienności na obligacjach. Co najważniejsze, nie, nie wróciliśmy nad poziom 1.31 na rentowności, więc tutaj będziemy pewnie czekać na, na wybicie w pasie 1.31.20. Spadki indeksów giełdowych oczywiście będą, sygnali, będą wywoływały presję na umocnienie amerykańskiej obligacji, czyli na spadki rentowności. Natomiast sytuacja yy, związana z Fedem na Wzrosty rentowności, więc te siły powinny się neutralizować, stąd też, ta, stąd też oczekiwanie na konsolidację na, na obligacjach. Natomiast eurodolar, tutaj widać jak łamie poziom 1,17, jeżeli dzisiaj nie wrócimy na ten poziom, to będzie to techniczna zachęta do spadku kolejną figurę w okolicach 1,15, gdzie mamy następne wsparcie. Dolar jen powinien zaatakować górne ograniczenie czteroletniego kanału spadkowego w okolicach. Maksimum z ostatnich dni. Para funt do dolara, czyli kabel, także ma perspektywy spadkowe z powodu tego, że para euro do funta zaczyna rosnąć, czyli funt zaczyna się osłabiać. Nałożenie się słabości funta na indeksie i siły amerykańskiej dolary na indeksie powinno dać, generuje naprawdę bardzo duży potencjał spadkowy na, na kablu. Dodatkowo ważne informacje płyną z, z walut surowcowych do dolarach, czyli Kiwi łamie ważne wsparcie, Australia łamie ważne wsparcie. Otwierają się perspektywy do osłabienia się walut surowcowych o kolejne nawet 5%, więc potencjał ku temu, żeby obserwować osłabienie walut surowcowych jest bardzo, ale to bardzo wyraźny i mocne. Natomiast para do dolar do złotego oczywiście ma potencjał ku temu, żeby ruszyć w, w okolicach 4 złotych i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy na, na najbliższe dni, zwłaszcza jeżeli eurodolar będzie dalej spadał, a moim zdaniem tak będzie, więc presja przeciwko złotemu powinna w naturalny sposób wystąpić i oczywiście pamiętajmy o tym o silnym powiązaniu zachowania amerykańskiego dolara z surowcami tutaj powiązanie, tutaj umocnienie amerykańskiej waluty wpływa na osłabienie się surowców cen surowców, czyli spada cena ropy naftowej wczorajszy spadek poniżej minimum z lipca i z ostatnich tygodni, z ostatnich dni sygnalizuje, że tutaj popyt na ryzyko ma 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 wytłumioną siłę i powinniśmy być świadkami kontynuacji spadków na indeksach giełdowych, ponieważ ryzyko nie jest kupowane. Złoto jest silnie skorelowane z obligacjami, moim zdaniem, natomiast także spadki euro-dolara, umocnienie dolara, faworyzuje tutaj scenariusze spadkowe na cenie tego szlachetnego metalu. No i oczywiście rynek miedzi, który jeżeli złamie poziom 409, no to gruszamy w okolice 390, gdzie technika sygnalizuje następny potencjalny poziom wsparcia. I moim zdaniem scenariusz prospadkowy jest faworyzowany, ponieważ tak ładnie złamaliśmy najbliższą linię trendu wzrostowego. Dziękuję bardzo jeszcze raz za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam dzisiaj po południu, żeby wrócić na kanał. Każdy, zachęcam każdego, który uważa, że te materiały są korzystne, niosą jakąś wartość do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania naszych wpisów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i stopy zwrotu życzę dzisiejszego dnia.